Jesteśmy na plantacji groszku zielonego w okolicach Gniewkowa. Plantacja przeznaczona dla bardzo znanego producenta groszku zielonego w Puszkach. W tej chwili jest wykonywany oprysk na chwasty basagranem. Na plantacji przeważają fiołki, przeważa komosa, a więc dzisiaj to jest idealny moment na oprysk groszku. Jeśli chodzi o temperaturę, nie ma słońca, więc efekt tego zabiegu będzie ok. Z producentem groszku zielonego robimy projekt fuzarium. Tak go nazwaliśmy, ponieważ groch jest rośliną, która jest bardzo wrażliwa na stosunki wodno-powietrzne i najmniejsze zachwiania w stosunkach wodno-powietrznych powodują występowanie fuzarium nepetium. Na jesień zastosowano tutaj zabieg Nurwit Plus, kwasy humusowe fulwowe. Stanowisko po burakach teoretycznie wydawałoby się, że dobre, natomiast z punktu widzenia praktycznego i maszyn w tej chwili, które stosuje się do zbioru buraków i intensywność oddziaływania części roboczych tych maszyn i psucia struktury gleby, burak wcale nie jest najlepszym przedplonem dla groszku. Tak jak mówiłem, groszek jest bardzo wrażliwą rośliną, jeśli chodzi o strukturę gleby. Preparaty bakteryjne, które powinny co roku podnosić żyzność gleby, mają za zadanie wyeliminowanie z gleby grzybów z rodzaju fuzarium. Tu akurat w przypadku grochu to głównie jest fuzarium oxysporum, grzyb, który atakuje system korzeniowy. Dla ciekawostki powiem, że grzyb oxysporum o bardzo szerokim spektrum żywicielskim, bo w zasadzie atakuje wszystkie rośliny uprawne, również może zaatakować człowieka. Grzybice, które są wywoływane, niektóre grzybice u człowieka są właśnie przez ten grzyb powodowane. Na zasadzie konkurencji i przywracaniu biologii glebie, w ten sposób naturalnie eliminuje się presję grzyba, presję fuzarium. Co będziemy plantację obserwować, w tej chwili będzie zabieg w przyszłym tygodniu wykonany preparatem Valibiotic Forte i Valibiotic Calcium, wzmacniający pod kątem wapnia groch oraz tworzący taki film biologiczny na grochu. I potem w okresie kwitnienia będzie zastosowany Nurowit Plus i Nurowit Dolomit, aby roślinę jeszcze mocniej podnieść pod względem zdrowotności i odporności na choroby, aby wyeliminować stosowanie jak największych preparatów chemicznych i fungicydów chemicznych, ponieważ ten producent zwraca ogromną uwagę na pozostałości pestycydów. Innym problemem w tym roku w tym regionie był ten deszcz 2 maja, to jest 50-60 mm, który trochę zbetonował plantację. Jest miejsca, gdzie stała woda, bądź mówiąc gwarą tutaj kujawską, szpurowała. No, jest ryzyko, że tutaj w tych miejscach będzie nasilenie chorób z rodzaju pytium, rodzaju fuzarium. Dlatego istotna jest żyzność gleby. Jest najważniejszy element. Dlatego stosowanie mikroorganizmów, przywracanie biologii glebie daje rezultaty. Oczywiście one nie poprawiają gleby w pierwszym roku stosowania. No, trzeba oczywiście stosować je przez parę lat, ponieważ sam proces degradacji gleby, proces ubożenia w komponent organiczny trwał wiele, wiele lat. Cały system poplonów, które świetnie wkomponowują się w stosowanie mikroorganizmów, stosowanie obornika i przede wszystkim płodozmian, to są te elementy, do których niestety musimy wrócić. Nie ma innej możliwości i innego wyjścia. Kolor tego groszku powinien być lepszy. To pewnie efekt tego deszczu 2 maja, bo spadło 60 mm. Składniki zostały wypłukane. Plantacja jest tak jasno zielona. W przyszłym tygodniu plantator zastosuje aminokwasy z mikroelementami. Bor, molibden, potas, wapń i Valibiotic Forte i Valibiotic Calcium. To powoduje, że rośliny dostaną tak zwanego kopa i będą lepiej wegetować.